witam. Dziś nie jesteśmy na siłownię i nie będziemy dzisiaj pakować łapy. Będziemy dzisiaj pracować, żeby zarobić pieniądze. A po to, żeby zarobić pieniądze, żeby mieć pieniądze na to, by pakować łapy oczywiście. Mam nadzieję, że niczego innego się nie spodziewaliście. Halo, halo, dzień dobry moi kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Punch Clubu. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Dzień 40, taki troszkę 41 sabaton jesteśmy. Ulepszamy sobie cały czas naszego Warriora. Jeżeli chodzi o sukcesy, to bywa różnie. Zdobywamy przede wszystkim skill pointy i cały czas jakby próbujemy balansować wszystkie czynniki, które gdzieś tam na nas wpływają. Moglibyśmy dzisiaj brać udział w Ultimate Fight, ale ja chyba nie chcę póki co brać w tym udziału i chyba sobie na chwileczkę to odpuszczę, bo po prostu duże rany tam można zdobyć i mam cały czas te injuries, które mnie troszkę powstrzymują przed różnymi rzeczami. I ile okej, ostatnio wygraliśmy, to też zostaliśmy zranieni, a ja teraz nie mam statystyk na zbyt dobrym poziomie. I póki co skupiam się na tym, żeby zarobić trochę cashu, więc tak mi się wydaje, że sobie odpuścimy troszeczkę, a skupimy się na tym, żeby zarobić może w tym momencie troszeczkę więcej pieniędzy pod rząd. Później sobie wrócimy do domu i troszeczkę poprawimy humor, żeby po prostu mieć dobry na następny trening. I ten Rookie League pójdziemy sobie nawet, żeby przejebać, tak szczerze dzisiaj znowu. Chociaż z Rojem walczymy, więc z Rojem możemy wygrać, jeżeli troszeczkę poćwiczymy. Wróćmy tylko tak, wróćmy do domu w takim razie. Zróbmy to za cash. Zróbmy to za cash i chwilę poprawmy sobie nastrój przed pójściem na siłownię. Jeżeli mamy dzisiaj walkę z Rojem, żeby po prostu nie wpływało to negatywnie na nasz trening, do tego poziomu przynajmniej trzeba wrócić sobie ten humor i będzie spoko wtedy. No jakieś pewnie 45% już będzie wystarczające, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że już powinienem mieć na tyle dobry humor, żeby nie wpływało mi to na trening. Wróćmy sobie to na trójkę i to na czwórkę chociaż. I wydaje mi się, że wtedy już będziemy w stanie sensownie zawalczyć. Odpuszczamy na razie ten... A nie, dalej jest wpływ, nie, dalej na minus wpływa, kurwa. Chodzi mi o to, żeby zeszło mi to brain confusion po prostu, bo to strasznie źle wpływa na nasz trening. Zobaczcie, jak wolno to się odbywa wszystko. I jest to przejebane po prostu i przez to opierdalamy trochę walk, tak szczerze. Dobra, wiecie co? Nie marnujmy tutaj tego, tylko zróbmy to tak. Wyjdźmy do miasta, szczerze. Pojedźmy kurwa tu. Dojebmy Rojowi w ten sposób. Chodźmy na walkę, rozjebmy go teraz przy pomocy naszej siły i skupmy się na zarabianiu cashu, tak jak to mieliśmy, tak jak to chcieliśmy zrobić tak naprawdę. Przypierdolę mu jakimś kombosem za 50 zaraz. Jesteś to w stanie zrobić, prawda? Halo, kurwa, co się dzieje? Przypierdol mu. Hej, ziomuś, bo ja mam mniej zdrowia od Roya w tym momencie. Oczywiście on ma mniej energii i to jest napawające optymizmem, ale wziąłem eliksir za 4 dychy. Nie powinno absolutnie tak wyglądać. Mamy więcej energii, no niewiele więcej tej energii, tak szczerze. No ale myślę, że raczej powinniśmy to wygrać w tym momencie już. Wtedy się odkuł troszeczkę. No raz powinien zostać, żeby się wyjebać, bo jeżeli to my się wypierdalamy, dobrze, okej, Roy zabity. $20 odzyskaliśmy, plus 60 do nastroju, 6 skill pointsów. Te skill pointsy są tutaj najważniejsze totalnie, w moim odczuciu, jeżeli chodzi o te walki. Będziemy się musieli rozejrzeć troszeczkę, tak szczerze. Czy my nie jesteśmy w stanie, a w ogóle szczerze, możemy iść teraz do Tylera i troszeczkę test myself. Na tych street fightach się pobawić, some guy. Ciekaw jestem, czy coś z tego wynika dla nas, bo nie pamiętam, nie zapamiętam jakoś bardzo. Póki jesteśmy na tym eliksirze, szczerze, o kurwa, ale combo zrobiliśmy, prawie udało się jeszcze mocniejsze. Póki jesteśmy na tym eliksirze, to tak szczerze, możemy się ponakurwiać tutaj troszeczkę, nie wiem co tutaj możemy wygrać, ale myślałem nad tym, żeby zarobić po prostu kasy ile się daje, popatrzcie troszkę za nowymi sposobami. Ej! Tak szczerze, 4 skill pointy tutaj dostałem za to. You should rest before the next fight. Ale ja nie chcę. You should rest, okej, okay, tak czy siak, nie chcę mnie puścić. Ale mam 12 monet, to mi daje kolejnego skilla, tak czy siak. Daje mi to triple puncha. If active causes boxing punches to be delivered in series more often and reduces their energy consumption. I to jest zajebiste, tego chcemy. I zaraz będziemy mieli... Aha, tego też potrzebuję do muscle memory. Nie, wymaga 8 siły, żeby móc to uaktywnić. Ej, to tak szczerze, póki ja mam magical strength, to ja zakurwiam tak, dokończyć pracę, spróbujmy to zrobić, tak szczerze. Tak szczerze to spróbujmy to zrobić, wbić 8 na sile, brain confusion mi zaraz zejdzie. Jeżeli my wbijemy 8 na sile, okej, okay, będzie to na eliksirze, żaden problem dla mnie. Jeszcze jeden punkt, kurwa, nie jestem w stanie, ale zło, dobra. To już mi tak, grocery store, możemy trochę cashu wydać, to nie jest problem. There are no bad guys, zróbmy teraz tak.
Kupmy dwa mięsa za ten kers, co mamy. Wróćmy do domu. Okej, w ten sposób. Prześpijmy się chwilę. Telefon jaki? Ciekawe, co się dzieje dnia 43. Hello? I know the going can get to sometimes, kid. If you are finding yourself stuck in a rut, try switching up the formula. What do you mean, Frank? I mean, perhaps your workout routine is getting you nowhere, or you are not finding enough time to earn your keep. Try mixing up your routine. Work an extra shift, or pack some more solid iron pumping in before you pass out. It can be pretty difficult to find a balance sometimes. Oh, no, kid, you will get it, don't worry. Thanks, Frank. Póki co nam idzie całkiem nieźle w kontekście balansu. Tak mi się wydaje, bo z tymi walkami sobie radzimy nieźle. Oczywiście, czasem opierdalamy, czasem wygrywamy. To nie jest tak, że cały czas nam idzie dobrze, ale tak in general to jesteśmy na spoko poziomie. Różnie jest z tą kasą. Nie jestem w stanie sobie pozwolić na wszystko, na co czuję, że powinienem być w stanie sobie pozwolić na tym etapie gry. Lecimy na siłownię. Idziemy, tu jest tak, jest Ultimate Fight, ale chyba nie chcę na niego iść. Chcę póki co, okej, ta siła jeszcze mi nie zostaje przez długi czas. Zobaczymy, czy będziemy w stanie się wytrenować z tą siłą. Zeszło mi Brain Conclusion, okej, więc ta siła idzie w miarę szybko, chyba zdążymy ją na 8 wbić. Zanim skończę eliksir działać i dzięki temu, tylko czy będziemy w stanie Muscle Memory wziąć wtedy. No właśnie. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Nie będziemy mieć na to przecież monet, musielibyśmy Ultimate Fight wziąć. A tu zaraz będzie spadek siły, kurwa mać. Ultimate Fight są today. Mógłbym zaryzykować. Chyba chcę zaryzykować, tylko to teraz trzeba tak. To trzeba na trójkę przynajmniej, jeżeli ja chcę zaryzykować tam, bo nie mam teraz żadnego urazu, a mam w razie czego na leczenie. Więc trzeba by teraz zrobić tak, zrezygnować wtedy z tej... zrezygnować z ósemki na sile póki co, ale to jest do zrobienia. To jest dobry pomysł tak naprawdę, żeby na eliksirze sobie włączyć Muscle Memory 2 i wtedy ta siła nam już zostanie. Oczywiście, jeżeli to tak działa, ale wydaje mi się, że tak to powinno działać. To sobie na poziom trzeci wpierdolimy. To sobie spróbujemy wbić na poziom czwarty, ale w miarę możliwości tak, żeby nam to Magical Strength nie zeszło. Energy Drinki sobie dwa walniemy. Nie jest to najlepsza rzecz na świecie, żeby to robić, no ale... Okej, jak szybko nam stamina rośnie? Bardzo szybko. Pytanie, czy zdążyć to zrobić, zanim nam siła zejdzie? Obawiam się, że nie. Dobra, to z poziomem 7-3-3 myślę, że możemy spróbować podejść do Ultimate Fightu. 3-4-6 mamy typunia. Myślę, że opierdolimy tę walkę. Dostaniemy raczej w pysk, a to jest ten Jurgen, ja go nie jestem w stanie przeskoczyć, tak czy siak. No zobaczymy, czy z siłą na 7 coś tu zrobimy. Natomiast wydaje mi się, że możemy tu dostać po pysku. Zobaczymy. Ja nie jestem dobrej myśli. Myślę, że jakiś uraz tutaj zdobędziemy, jeżeli stracimy dużo zdrowia, a raczej na pewno stracimy, bo dostaliśmy silnego przeciwnika, ale... O kurwa! 51 combo. O Jezus, my teraz tego triple puncha mamy, ja muszę pamiętać. A my się opieramy przede wszystkim na uderzeniach. O kurwa, ale ten perk nam dużo dał. O kurwa, ale my to wypierdalamy. Wow! To było zajebiste, tak szczerze. Dwa tylko minus 10 zdrowia, $40 plus 70 do nastroju. I bez urazu żadnego. Tak szczerze, to całkiem zajebiście nam to poszło. Mega. Dobrze, to było dobre. To jest coś, co chcemy powtarzać częściej. A, pojedziemy tutaj. Teraz tak. Wow, ej, to było naprawdę dobre. Poczułem się, jakbym umiał grać w tę grę. Pojedziemy sobie do pracy. Zrobimy kolejny cash. Dobra, zszedł nam eliksir. Na 5-3-3 zostajemy, to jest spoko. 50 zarobiona, wracamy do domu. Wracamy sobie do domu, teraz tak, coś tam zjemy sobie, jakieś mięcho, pójdziemy się przekimać na chwilę. Ej, jest naprawdę całkiem zajebiście. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi teraz, okej, stoimy w miarę w miejscu ze statystykami, to znaczy, no zaraz polecimy do przodu, mam nadzieję. Będę musiał włożyć troszeczkę zaangażowania teraz, żeby... tak, teraz spróbujmy zrobić tak, wyspałem się trochę, mamy kolejną walkę, dzisiaj walczymy z Rojem. Z Rojem raczej wygramy na pewno, bo nasze umiejętności się dosyć mocno rozwinęły, ale i tak... A jakby spróbować tak trochę pójść na żywioł? Nie no, chcę to na 3, a to na 6 chociaż zrobić, przed walką. Chociaż ta walka jest dzisiaj, tak szczerze, czy ja chcę się napinać? Nie, napierdalajmy się. Myślę, że powinienem go rozjebać. Przy tych umiejętnościach, które ja teraz zyskałem, zobaczymy, jak ważne są statystyki tak naprawdę, a jak ważne są skillsy, które my teraz sobie dodaliśmy tak naprawdę. Bardzo jestem ciekaw. Trochę dostaliśmy w pysk, spoko. Jestem gotów przejebać tę walkę, żeby zobaczyć. I troszeczkę poznać może mechanizmy gry. No, te statystyki są jednak ważne cały czas. Zobaczcie, zobaczcie.
Tak, statystyki są mimo wszystko cały czas ważne i ta przewaga w sile nam pozwoliła wtedy zadawać takie mocne ciosy, a nie tylko to, że mamy takie skillsy. Chociaż Roy tu może zaraz stracić energię, więc ta walka jeszcze może bardzo ciekawa być, bo my go teraz trzymamy na bardzo niskiej, na bardzo niskich wartościach energii. Kurwa, no rozjebał nas jednak, ale spoko. Nas to nie boli jakoś bardzo, minus 60 zdrowia, to jest największy ból, ale kolejne skill pointy dostajemy, więc jak najbardziej od razu się zapisujemy dalej. Idziemy sobie na siłownię teraz. Tak szczerze, bez napinki przed walką, tylko na spokojnie, pozwiększajmy sobie te umiejętności, wyjebmy sobie siłę na poziom 6, następnie dopiero weźmy eliksir, jak będziemy mieli 13 tych skill pointsów, żeby sobie muscle memory po prostu zwiększyć, tak? I nie napinać się głupio o to, tylko teraz poćwiczyć 2 dni przed tym ultimate fightem, wziąć eliksir, zarobić tam skill pointsy i sobie zrobić muscle memory 2 i wyjebać jeszcze tę walkę w chuj. To jest plan nasz na chwilę obecną i spróbujemy go wykonać. Wydaje mi się, że powinno to wyjść dosyć dobrze, raczej. To sobie na punkt 4 najpierw damy, z jakimś tam zapasem bezpieczeństwa oczywiście, a później siłę spróbujemy na poziom 6 wbić. Dobra? Idziemy sobie teraz pobiegać troszeczkę. W razie czego mogę tu kupić jakieś energy drinki i protein bary, żeby troszkę dłużej móc tu zostać, więc na spokojnie. Po to mam ten cash, tak szczerze, żeby móc tu dłużej zostać. Wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku, no, naprawdę możemy stać się mocarzem, jeżeli dobrze to rozegramy, tak? Pod względem tych wszystkich walk. Zobaczymy, po ile tych skill pointsów będziemy dostawać tak naprawdę. Siła nam na poziom 4 spadła, jest bardzo niedobrze. Ale spokojnie, tu już sobie to na 4 robimy. To sobie robimy od razu na 4. Jak najbardziej. To jest chwilunia dosłownie. Dosłownie chwiluncia. I siła, lecimy. Na silownie jesteśmy. Nie idzie tak trudno tak naprawdę na ten poziom. Oczywiście idzie to wolniej niż tamte statystyki, ale to jest normalne, bo boostujemy na zupełnie innym poziomie, tak? Tak, jeżeli siła wejdzie na poziom 6, to my potem lecimy, jeżeli będziemy mieli te skill points, to lecimy eliksir i odpalamy się. Wydaje mi się, że przed walką weźmiemy eliksir, żeby tę siłę mieć na 8 tak czy siak. Przed walką, dobra. Jestem głodny przede wszystkim, za chwilę będę na pewno, ale mam 92 dolce, jeżeli o to chodzi. Więc tak szczerze, pierdolę sobie protein bara i energy drinka. Dokładnie, żeby to dać sobie tutaj możliwość, żeby potrenować. I tak szczerze, zacznie się dzień, doładujemy sobie te statystyki, żeby być 6-4-4. Idę po eliksir wtedy za 4 dychy na siłę. Idę po eliksir na siłę i lecimy się bić. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Ciekaw jestem bardzo. Czy będzie spadek siły, cholera, nie wiem, czy dam radę. Czy wyrobię, jeżeli chodzi o jedzenie i sen. Dobra, jestem na 6, ale to jest dzisiaj. A za chwilę będzie jutro. Pomyślmy, ale jutro też mam cały dzień. Dobrze, zróbmy tak, że pojedziemy do sklepu. Wezmę mięso. Tak szczerze, wezmę 2 mięsa. Pojadę się przespać. Pojadę popracować. Poćwiczę na siłowni, wezmę eliksir i dopiero zrobimy walkę, ok? Tak zróbmy. Aha, jestem głodny i nie mogę iść spać przez to. Spoko, żaden problem. Zjedz 2 mięsa od razu, żebyś później nie miał żadnego problemu z jedzeniem. To od razu nam zdrowie odnawia, to jest ważne. Dobra decyzja moim zdaniem. Na 6-4-4 teraz robimy. Dzisiaj są ultimate fightsy, więc bijemy się na 6-4-4, bierzemy eliksir na 8, lecimy zdobywać skill pointy i moim zdaniem to będzie spoko. Teraz tak, lecimy tu, lecimy do pracy, nie tracimy czasu, tylko wydajemy na to pieniądze. 50 dolarów zarabiamy, ok, będziemy mieć bardzo mało czasu na trening. Bardzo, bardzo mało czasu na trening. O kurwa, dobra, to nam trochę psuje plan. Nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić. Spróbujmy. Spróbujmy. Pomimo tego, dobra, pay the entry fee. Jak najbardziej. Bardzo szybko tu. I złaś od razu. Jest 4. Bardzo szybko tu. Dobra, i złaś, jest 4. Pójdziemy sobie, bo nie zdążymy już tego zrobić. Pójdziemy tutaj i kupimy sobie no właśnie tu. Co jest? Coś się zacięło? Chodź tu. Nie rozumiem, co się stało. I w jakimś takim momencie dnia chyba przerwałem, że coś się zbugowało. Dobra, nie mogę wziąć eliksiru. Czy idziemy na ultimate fighta w takim razie?
Pomyślmy. O, zadziałało, dobra. Coś się odcięło, całe szczęście. Bierzemy to. Zajebiście, idziemy na Ultimate Fighta. O kurwa, 756, Trevor. Walczymy z Trevorem. On chyba z GTA jest, tak? Jeżeli się nie mylę. Bez perków jest gość na szczęście, to jest ważne, bo mamy perków całkiem sporo. Zobaczymy. Myślę, że będzie trudne, ale do zrobienia. Przy tych naszych nowych umiejętnościach. Pytanie, o kurwa. No dobra, zobaczymy jak nam będzie szło. O kurwa, ale gość nas tłucze. No to się skończy raczej poważnymi obrażeniami z tego co widzę. O kurwa. Co za zabijaka, ja pierdolę. Dobra, gość stracił energię. Mamy coś, coś możemy ugrać. Bo gość teraz stracił energię i możemy go obijać pięknie. Okej, okay, ale... O kurwa, kombo 42, ślicznie. Jest do zrobienia, typunio. Myślę, że jest do zrobienia. Jest, kurwa, wygrana. Ło! Rozjebaliśmy go. 40 dolków, 72 skill pointy. Zajebiście. Kolejne skill pointy żeśmy wygrali. Ślicznie. Okej, okay, skoro jesteśmy teraz nabuzowani, ja od razu lecę do baru. I od razu tam walczymy walkę uliczną. Test myself. Okej. Okay. 3, 2, 3. Spoko. Do rozjebania typ bez problemu, absolutnie. Zostaniesz w pierdol po prostu, typuniu. Trzeba nakurwiać, jak chcę, zanim eliksir zejdzie, żeby mieć po prostu 8 skillsów, nie? Znaczy tych, 13 tych punktów, żeby móc zablokować sobie siłę. O ile tak można oczywiście, nie wiem czy tak można. Pierdol, pięknie, 7. 4 punkty, Jezus jak dobrze. Jakbym mógł jeszcze jedną walkę. Mogę jeszcze jedną walkę? Kurwa, już tu rest. Może następnego dnia będę mógł, czyli w sumie za chwilę. A, pojedźmy tu. Greetings to you, my hero. Zróbmy tak. Pojedźmy do pracy, tak szczerze. I zaróbmy jeszcze 50. Rookie League jest też today, więc mogę wygrać 3 te, no nie? Czy ja chcę jeszcze chwilę pracować, czy zużyć ten czas na trening? Myśl. Z kim walczymy? Hexor, on jest i tak do rozjebania, tak szczerze. No ja go i tak rozjebę, tego Hexora. Dobra, to idziemy. Ja go i tak rozpierdolę, bo mnie cofu... Bo tak, bo przegrałem z Rojem chyba, tak na styk, no nie? Czy wygrałem? Nie wiem. Wiem, że walczymy z Hexorem, który jest generalnie mega prosty do rozjebania. Zobaczymy, ile skill pointsów za to dostanę. No, raczej nie za dużo, no bo on jest trywialnie prościutki. Myślę, że nawet nie będzie jakiejś sytuacji, że jeden punkt po prostu dostanę, no nie? Za niego. No bij go już, wyjeb mu combo. Dobrze, 14. 3 punkty, to byłoby fajne. 4, zajebiście. I o to nam chodziło, tylko dziękuję. Robimy sobie teraz, idziemy na siłownię. Idziemy zrobić sobie siłę na 8. Odpalimy i zobaczymy, czy jestem w stanie to zablokować. Jak tak, to w ogóle pał, dziękuję. Możemy się potem bujać i generalnie będziemy sobie te walki rozpierdalać. Pytanie, czy nie będzie to miało żadnych skutków ubocznych. Sprawdzimy, jestem bardzo, bardzo ciekaw. Na opisie skilla jest napisane: siła nie spadnie poniżej 8. Mamy 8 punktów siły. Pytanie, czy mogę to kupić? Jeżeli mam ją podwyższoną sztucznie. Muscle memory. You won't lose strength below 8. Tak, mam to. I teraz siła nie powinna mi spaść poniżej 8. Trzeba będzie to sprawdzić na pewno, jak zachowa się nasz organizm, ale jak coś, to generalnie zajebiście. Ja się jaram. Idziemy sobie, nie to. Chcę sobie podbić jeszcze tutaj. Raz. I staminę za chwileczkę, 2. Tylko żeby mieć 8-4-4. Pójdziemy na walkę uliczną, wygramy. I lecimy wtedy do robotki troszeczkę. Dobra, wyłazimy z silownie. Pojedziemy do baru. Tu powinna być kolejna. Pytanie, czy raz dziennie? Możemy chyba raz dziennie. You should rest before the next fight. Okej, musimy poczekać. Ale za 2 dni mamy Ultimate Fighta. Dobra. Teraz co my możemy zrobić? Do gro tutaj możemy pojechać. Zrobimy to tak. There are no bad guys. Żaden problem przy Jacfelu. A, mam jeszcze jedno mięso w lodówce. Dobra, ale ja i tak kupię. Wrócimy sobie do domu. Musimy to zrobić na piechotę. Żaden problem. There's a mouse around here somewhere. Mouse? Yes, a mouse. I can smell him. He's been eating your Fruit Loops. I don't eat Fruit Loops. Liar, I bet you're a mouse in disguise, aren't you? Jeez, no need to get so catty. Oh no, you didn't. To jest jak głupi kot. Zjemy sobie te mięsa, pójdziemy się położyć na chwilę.
Zajebiście. Ej, no naprawdę tak bardzo dobrze to zaczyna wyglądać. W kontekście budowania naszych skillsów idzie nam naprawdę coraz lepiej. I zaczyna to sobie wyglądać bardzo spoko, tak szczerze. 3 godziny. Upcoming fights, kolejne walki, dobra. I siła przez brak treningu nam nie spadła faktycznie poniżej 8. Zobaczymy, jak będzie z zejściem sterydów z nas. Czy to również spowoduje... Czy dalej ta siła będzie się trzymała na poziomie 8? Jeżeli tak, to w ogóle, kurwa, teraz jesteśmy mega ustawieni, bo tylko to na poziomie 4 wtedy trzymamy, czy nawet na poziomie 3, chociaż lepiej będzie na poziomie 4. Tak, pomimo zejścia eliksiru mamy siłę na poziomie 8 i dziękuję, game break. Haha, o to nam chodziło. Tak jest. Dobra, jedziemy w takim razie do grocery store. Teraz będziemy mieli dużo więcej czasu na pracę od tej pory i to jest naprawdę mega zajebiste. Jedziemy sobie tak, kupujemy tutaj 2 mięcha od razu, pojedziemy na chwilę tutaj się przespać i zaraz idziemy się napierdalać, no nie? Mięcho, sen, ślicznie, no coś wspaniałego. O to chodzi, o to kurwa chodzi. Tak się robi hip-hop. Oh yeah, oh yeah. Śpiulkać, śpiulkać, śpiulkać. Dobrze, zeźlimy jeszcze jedno mięcho teraz. Idziemy tak, idziemy na siłownię jak najbardziej, to sobie na poziom 4 robimy. Musimy rozpierdalać teraz, nie ma opcji, bo jakiegoś dużego skurwysyna trafimy znowu i będzie problem, a mając statystyki 8-4-4, to nam będzie mógł naskoczyć, tak szczerze. To tak szczerze, tę staminę zaraz na poziom 5 chyba będę chciał sobie wbić. Zrobimy tylko tak, na razie wprowadzimy ją na poziom 4. Wprowadzimy sobie to na poziom 4, żeby miało pewność, że jestem 8-4-4 przed kolejną walką. Dokładnie tak. O właśnie, to idzie dużo wolniej ten agility, to agility. Więc dobrze, że sobie tutaj poszliśmy. Dobra, zajebiście. No i też staminy na poziom 5 i tak już nie wbijemy teraz. Więc tak pójdziemy sobie najpierw powalczyć. O kurwa, 937 jest typuje, nazywa się Punk. Ma dużą regenerację energii i bardzo dużo armora, ale ma małą celność. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tej walki. Ale mu combo wjebaliśmy na początek. 16, dobrze, ładnie. Jeżeli będziemy w stanie unikać jego ciosów jednocześnie. Ale on bardzo szybko energię traci. O Jezus, gość nie ma podejścia, on się będzie przewracał zaraz. 54 combo. Nie masz podejścia, gość, jesteś do rozjebania mega łatwo. Bardzo źle zbalansowane statystyki. Totalnie typunio do odstrzału. Pięknie. Ślicznie, wygrana po raz kolejny. Zajebiaszczo. Dobra, będziemy tu czekać na kolejną walkę. W międzyczasie jedziemy do baru, kolejną walkę wygrać. Bo tu powinna być już dostępna od Tylera. Test myself, okej, okay, jak najbardziej. Świetnie. Some guy, nie patrzymy już nawet, tylko rozpierdalamy. Ej, no dobry, wow. Wow, combo 74. Ja pierdolę. Pięknie. Ale zmiażdżony, flawless victory praktycznie. You should rest before the next fight. Spoko, dobra. Następna walka jutro jest tam. Okej, okay, tak czy siak, wrócimy sobie na razie na siłownię. Zrobimy jeszcze sobie tę walkę przed tym. Przed końcem odcinka zrobimy sobie walkę jeszcze jedną ligową. I dopiero sobie zakończymy. Tutaj sobie popracujemy troszkę nad naszą staminą. Kurwa, teraz to jestem panem świata. Jak mam 8 punktów siły. Ten skill do punchowania trzykrotnego po prostu bardzo dużo wygrał, bo ja teraz bardzo mocne kombosy wyprowadzam po prostu na ciosach naszych. Dobra, Rookie League już jest dostępny. Wbijemy sobie staminę na 5, agility na 4 i to Muscle Memory, który zablokował mi siłę na poziomie 8. To jest w ogóle zwycięstwo absolutne. Absolutne zwycięstwo, no jeżeli chodzi o grę. My totalnie nie musimy się teraz siłą przejmować tak naprawdę. Lecimy tylko agility i staminę, żeby trzymać je na sensownym poziomie. Staminę jeszcze teraz na 5 sobie wbijemy. Bardzo ładnie. Spokojnie, jeżeli tu nam się skończy, to pójdziemy na przysiady ze sztangą. To nam też zwiększa siłę, ale również staminę i ładnie. Idziemy na ligę, w takim razie nawet nie patrzymy. Lenny Moskowic, bokser. Nie ma znaczenia, ma za niskie statystyki, żeby cokolwiek zrobić, uważam. I za mało zdrowia. Wpierdol. Tego 4 statystyki naraz się używają. A on też ma triple puncha. A, tego triple puncha trzeba dodać, żeby on działał. On mi nie działa tak naprawdę teraz, tak? Z tego co widzę. O właśnie. Ciekawe, no to nie ma znaczenia. I tak rozkurwiamy gościa. Na głupi ryj. Pięknie, 20 dolków. No i kolejne punkty w lidze dostajemy. Oczywiście od razu się zapisujemy, już jesteśmy na 6 miejscu w lidze.
Kolejna rzecz, którą ja chcę, teraz to chyba Active Skill 2. Chcę sobie kupić za 14 tych. I co sobie zrobimy, ale póki co, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Punch Clubu. Trzymajcie się ciepło, cześć!